Proszę Państwa, ja myślę, że oni po prostu nie wiedzą, jak uprawiać dziennikarstwo. Albo są tak skompromitowani także, że po prostu cokolwiek i cokolwiek powiedzą i o czymkolwiek napiszą, to już nie liczy się, dlatego że Państwo się na nich poznaliście. W związku z tym stosują tak zwane dziennikarstwo z podznaku gacha journalism i w zasadzie polegają nawet na negatywnych komentarzach, czyli polegają na tej negatywnej publiczności. Ja mówiłem po tym wywiadzie, jakiś gówniarz mówił mi jak żyć, że jest publiczność pozytywna i publiczność negatywna. Ta negatywna jest coraz częściej widownią programów publicystycznych w Polsce i wielu programach informacyjnych. I polega ona na tym, że ludzie oglądają przekaz, ale nie akceptują treści płynących z tego przekazu. Dlatego to, co podawałem Państwu w tych ostatnich przykładach, polega na tym, że ci ludzie chcą, żebyście Państwo do tych portali przeszli. Oni chcą, żebyście Państwo w te portale weszli, klikali. Ja nie podaję Państwu celowo nazwy tego portalu, dlatego że nie chcę, żebyście Państwo tam wchodzili. Nie chcę, żebyście Państwo tam komentowali. Nie chcę, żebyście Państwo spalali się w dyskusjach i przekonywali ich do tego, że nie mają racji, dlatego że oni na to liczą. Dlatego celowo z tego powodu podają nieprawdę, manipulują faktami, żeby Państwa przyciągnąć. Dlatego, że za każdym razem, kiedy Państwo do tego portalu, takiego portalu wchodzicie, za każdym razem, kiedy klikacie w ten portal, za każdym razem, kiedy składacie komentarz i polemizujecie z kimś, to jest tak, jakbyście wchodzili do kiosku i kupowali gazetę. Oni natomiast sumują te wszystkie kliknięcia i potem pokazują swoim reklamodawcom i mówią, proszę bardzo, tak bardzo nas czytają czy też oglądają. Natomiast reklamodawcy, oni nie rozróżniają między komentarzami pozytywnymi czy negatywnymi, tylko oni po prostu patrzą na sumę tych wszystkich komentarzy, sumę tych wszystkich kliknięć i mówią, proszę bardzo, tu są następne pieniądze na działalność. I na to oni w tej chwili liczą. Dlatego jedynym sposobem, żeby wyeliminować ten cały chłam dziennikarski, tę całą szarą strefę, która zagościła się w polskich mediach, to jest po prostu nie oglądać ich. To jest po prostu przestać klikać w te portale, których Państwo nie lubicie. Nie oglądać programów publicystycznych, których Państwo nie lubicie prowadzących. Nie oglądać stacji telewizyjnych i programów, które Państwu nie pasują, z którymi polemizujecie, z którymi się nie zgadzacie. I w ten sposób ci dziennikarze, którzy uprawiają ten gacha journalism, oni będą musieli pójść z torbami. Skończy się czek, skończą się pieniądze, ponieważ skończy się widownia, skończy się publiczność, odpłyną reklamodawcy i oni będą musieli pójść do warzywniaka i sprzedawać warzywa i owoce. Chociaż na tym także dzisiaj trzeba się zdać.